Cześć, tu Kama, witajcie na kanale Fish Talking. Dzisiaj chciałabym z Wami pomówić o audiobookach. To jest temat, który jest bardzo, bardzo mi bliski i chciałabym, żebyśmy więcej o tym temacie mówili z takich czysto egoistycznych dla mnie pobudek, bo uważam, że im więcej będziemy mówić o audiobookach, tym większa jest szansa, że tych audiobooków będzie powstawało więcej. Dlatego dzisiaj chciałabym z Wami pomówić ogólnie o audiobookach, o tym, jak zacząć, gdzie słuchać audiobooków, czy warto słuchać audiobooków i czy słuchanie audiobooków jest równoznaczne z czytaniem. I może zaczniemy od tego ostatniego, bo to jest coś, co wydaje mi się, że jest dość oczywiste, przynajmniej dla mnie, i coś, co wbrew pozorom według mnie nie wymaga aż tak długiej dyskusji, ponieważ według mnie słuchanie audiobooków równa się czytaniu książek. Wiem, że wiele osób uważa, że jeżeli ktoś Wam przeczyta książkę, czyli tak jak lektor przeczyta Wam książkę, to nie jest to samo, co otworzenie książki i zrobienie tego samemu. Ale ja absolutnie uważam, że te dwie rzeczy się nie wykluczają. Dla mnie czytanie książki głównie polega na przyswojeniu treści, a to, czy zrobię to w formie audiobooka, e-booka czy zwykłej książki, nie ma znaczenia. Przyswajam treść książki, przyswajam historię, a forma, w jakiej to robię, poświęcam tej książce tyle samo czasu. Rozumiem, że dla niektórych fakt, że ja słuchając robię inne rzeczy, może znaczyć, że nie poświęcam tej książce tyle samo uwagi, ale wydaje mi się, że to już jest kwestia osobista i indywidualna. Już pominę fakt, że dla niektórych to jest jedyna forma, w jakiej mogą przyswajać książki. Więc dla mnie tak, dla mnie audiobooki są równoznaczne i gdy odsłucham audiobook, zaznaczam go sobie na Goodreads jako książkę przeczytaną. Wiele z książek, które odsłuchałam w formie audiobooka, inaczej w ogóle bym nie poznała. Więc tak, słuchanie audiobooków jest równoznaczne z czytaniem książek. Więc przejdźmy do punktu numer dwa, może do moich odczuć odnośnie słuchania audiobooków, od do tego, jak ja zaczęłam, i później przejdziemy do tego, jak radzę Wam zacząć. Więc tak jak wspomniałam na samym początku, ja w ostatnim czasie bardzo dużo audiobooków przesłuchałam. Oczywiście było tego stosunkowo mniej niż przeczytanych książek, ale głównie wynika to z tego, że jeżeli mam chwilę na to, żeby spokojnie siąść z książką, to wybieram książkę papierową, bo mam tych książek całe mnóstwo na moim regale i chciałabym po prostu te książki skończyć. Zwłaszcza, że jeżeli chodzi o audiobooki, to nie wszystkie książki, które posiadam, znaczna większość książek, które posiadam, nie mają swojego odpowiednika w formie audiobooków. Więc jeżeli chodzi o audiobooki, bardzo często po prostu sugeruję się tym, co jest dostępne na danej aplikacji, z której w danym momencie korzystam. Na swoim regale mam w tym momencie jakieś 212 książek. I oczywiste jest dla mnie to, że wolę wybrać książkę papierową, żeby ten mój TBR zmalał. Jeżeli jednak jest opcja, że któraś książek, które posiadam, ma swoją wersję w formie audiobooka i jest ona dostępna na aplikacji, z której ja korzystam, to bardzo często sobie właśnie to odsłucham w formie audiobooka. Co więcej, ostatnio jeżeli książka, którą chcę przeczytać, jest dostępna w formie audiobooka, a tej książki nie mam fizycznie, ale jest dostępna w aplikacji, to ja wybiorę tę opcję z audiobookiem. Zauważyłam, że wiele książek, które ciężko mi było czytać w formie fizycznej, dużo łatwiej jest mi odsłuchać w formie audiobooka. Ja audiobooki słucham niemal cały czas. Słuchanie audiobooków jest dla mnie taką opcją zastępczą w momencie, kiedy nie mogę sobie pozwolić na przeczytanie książki w formie fizycznej. Gdy mam dużo rzeczy do zrobienia, bardzo często zamiast na przykład słuchania muzyki, wybieram sobie właśnie audiobooki. Ja mam bardzo podzielną uwagę. To jest fakt. Nie wszyscy mogą sobie na to pozwolić. Znam osoby, którym trudno się skupić na dwóch czynnościach w tym samym czasie. Ja potrafię zrobić kilka czynności w tym samym czasie i jakby się nie rozpraszać, więc tu mam tą przewagę, ale sprzątając, nie wiem, tworząc bullet journal. Co więcej, ja mam bardzo dużo dziwnych hobby. Ja bardzo lubię rzeczy DIY, bardzo lubię takie manualne czynności jak malowanie, układanie puzli,
szydełkowanie ostatnio i to są, audiobooki są wręcz idealne do tego. Tworząc ostatnio szalik i czapkę, z której jestem bardzo dumna i bardzo wciągnęłam się w szydełkowanie, przesłuchałam chyba dwie książki, więc jakby, jeżeli macie takie czynności, które nie wymagają od was 100% skupienia, słuchanie audiobooków jest idealne. Mycie okien, prasowanie, odkurzanie, cokolwiek. Nawet gdy suszę włosy, co zajmuje mi czasem prawie godzinę, bardzo często mam w uszach słuchawki i słucham audiobooka, ponieważ ta czynność jest tak monotonna, że tylko słuchanie audiobooków może zapewnić mi jakąkolwiek rozrywkę. Więc dla mnie audiobooki są idealne i w ostatnich latach przesłuchałam ich naprawdę dużo. I o tym, co słuchałam, opowiem wam na samym końcu, ale już pomijmy mój osobisty experience i o to, jak ja odbieram audiobooki. Chciałabym pomówić o tym, jak zacząć słuchać audiobooków, od czego zacząć i w ogóle jak aktywnie słuchać audiobooków. Przede wszystkim uważam, że powinno się zacząć od książek, które są dla was znane, od książek, które są łatwe, które są ciekawe. Dla mnie takim motorkiem, który wciągnął mnie w te audiobooki, był Harry Potter. Ja już wcześniej słuchałam różnych audiobooków i te audiobooki były dla mnie interesujące i jakby zawsze te audiobooki gdzieś były, ale od momentu, kiedy przesłuchałam całą serię o Harrym Potterze w formie audiobooka, wkręciłam się w te audiobooki już na całego i aktywnie szukałam kolejnych audiobooków. Po pierwsze, Harry'ego Pottera znałam już na pamięć i było to coś, czemu nie musiałam poświęcać 100% swojej uwagi. I wydaje mi się, że tym samym też wyszkoliłam swój umysł i swoje umiejętności w słuchaniu audiobooków. Bo z audiobookami jest tak, jak z każdą inną książką i z każdą inną czynnością. Troszkę wymaga takiego szkolenia, takiego ćwiczenia. I wymaga to też od nas takiego przygotowania. I wydaje mi się, że jakbyście zaczęli od książki, którą już znacie, która jest fajnie czytana, a Harry Potter jest czytany rewelacyjnie, naprawdę polecam. Dlatego uważam, że powinno się zacząć od czegoś, co się już znało i które nie wymaga od was 100% zaangażowania. Wyćwiczyć się w słuchaniu audiobooków, zobaczyć, jak to jest. Już wyrobicie sobie taki fajny nawyk w słuchaniu i zobaczycie, co możecie robić przy słuchaniu audiobooków, bo raczej sobie nie wyobrażam takiego modątnego słuchania audiobooków. Nie wyobrażam sobie, że ktoś siedzi z słuchawką i patrzy w sufit i słucha audiobooków. Chociaż przy niektórych audiobookach tak mi się zdarzało, że gdy wciągnęłam się w audiobooki, to rzeczywiście siedziałam i patrzyłam w sufit i słuchałam tego, co się dzieje, ale raczej wydaje mi się, że audiobooki są do takiego aktywniejszego słuchania. Czyli zacznijcie od książki, którą znacie, albo od książki, którą bardzo chcecie przeczytać, która wiecie, że was wciągnie. Później z czasem zauważycie, że po prostu każdą książkę jesteście w stanie sobie przyswoić. Inną formą, która może was trochę wciągnąć w audiobooki, są te również podcasty. Dla mnie podcast to jest właśnie w sumie taka forma audiobooka. Generalnie słuchacie opowieści i jeżeli słuchacie podcastów, to gwarantuję wam, że tak dobrze będą wam właśnie przychodzić książki. Więc jeżeli już lubicie słuchać podcastów, to zacznijcie słuchać audiobooków. Zobaczycie, że to jest praktycznie ta sama forma. Dzięki temu możecie na przykład właśnie zejść ze swojego TBR-u. Druga rzecz, która spowodowała, że coraz więcej tych audiobooków rzeczywiście zaczęłam przyswajać, zauważyłam, że odkąd zaczęłam przyspieszać sobie czytanymi audiobooki, zaczęłam je dużo lepiej przyswajać. Dla mnie standardowa szybkość, w jakiej czytane są audiobooki, jest stanowczo za wolna. I od momentu, kiedy zaczęłam sobie to przyspieszać, a większość aplikacji, w których słucha się audiobooków, pozwala na to, żeby przyspieszyć czasem nawet dwukrotnie audiobook, powoduje, że dużo lepiej one mi są przyswajalne. Czytam książki dużo szybciej i dużo przyjemniej. Ja się bardzo irytowałam. To właśnie moje takie roztargnienie powodowało, że jeżeli lektor czytał za wolno, to się bardzo przy tym męczyłam. Ale gdy go zaczęłam przyspieszać, no to zaczęło się to dużo lepiej sprawdzać. Oczywiście nie wszystkie audiobooki się da przyspieszyć. Są lektorzy, którzy czytają w ten sposób, że jednak
przyspieszenie ich powoduje jakiś taki dyskomfort. Tak miałam przy okazji audiobooka o Ani z Zielonego Wzgórza. Nie pamiętam, jaki to był audiobook, przez kogo czytany niestety, ale przyspieszenie go powodowało, że troszkę źle się go słuchało, ale przy dobrych lektorach i przy dobrze nagranych audiobookach nie powinno to stanowić żadnego problemu. Ja na co dzień korzystam z przyspieszenia 1,5. Przy większości lektorów nie zdarzyło mi się, żeby 1,5 powodowało jakiekolwiek zakłócenia. Czasami czytałam przy 1,25. W każdym razie zawsze czytam to na przyspieszeniu. I tak jak mówię, przy dobrym lektorze nie ma to żadnego wpływu na to, jak czytany jest ten audiobook. Więc to jest dla mnie takie odkrycie, które spowodowało, że tych audiobooków przyswajam dużo więcej i dużo ciekawiej mi się ich słucha. I ważną kwestią jest też chyba to, gdzie słuchacie audiobooków. W obecnym czasie mamy coraz więcej aplikacji, stron i sposobów, w jakich możemy słuchać audiobooków. Pierwszą oczywistą rzeczą są płyty CD, które zawierają audiobooki. I takie płyty możecie kupić w każdej księgarni stacjonarnej, wydaje mi się, w każdej księgarni internetowej. Możecie je również wypożyczyć z bibliotek. Moja biblioteka ma taką specjalną półkę z płytami. Oczywiście problem teraz może stanowić samo CD, bo po pierwsze raczej Discmany nie są w powszednim użytku i wiele komputerów już nie ma stacji CD, więc jakby sam nośnik teraz może stanowić problem. Chociaż, nie wiem czy to powinnam mówić, ale większość płyt CD nie ma zabezpieczeń, więc jeżeli tylko macie możliwość włożenia takiej płyty na przykład do komputera, jesteście w stanie ją przegrać na taki nośnik, jakim jest na przykład wasz telefon. Oczywiście, jeżeli są takie zabezpieczenia, to tego nie możecie zrobić. Nie wiem, czy powinnam o tym mówić, ale na własny użytek oczywiście możecie sobie na przykład w jakiś sposób to przerzucić na inne nośniki. Chociaż oczywiście CD jest teraz dość problematyczne, ale nadal są w powszechnym użytku. Problem polega na tym, że chcąc przeczytać jakąś książkę, musicie ją zakupić, więc jakby musicie jednorazowo wydać te kilkanaście, kilkadziesiąt złotych. Więc dużo łatwiejszą opcją w obecnych czasach są aplikacje do słuchania audiobooków. I tych aplikacji mamy już coraz więcej i całkiem sporo. I one się różnią od siebie w kilku względach. Najpopularniejszymi w Polsce wydaje mi się jest Empik Go, Legimi, BookBeat, Storytel i Audioteka. To są takie pięć najpopularniejszych. Ja korzystałam osobiście tylko z trzech z nich, czyli z Legimi, Empik Go i BookBeat. I jakby ze swoich przykładów mogę wam o nich opowiedzieć, ale generalnie pięć z nich skupia się na tym samym elemencie, czyli opłacanym comiesięcznym abonamencie, dzięki któremu możecie korzystać z ich bazy audiobooków. Jeżeli chodzi o sam interfejs tych aplikacji, no to skupiając się na Empiku, Legimi i BookBeat, wygląda to bardzo podobnie. Macie możliwość pobrania takiego audiobooka na swoją wirtualną półkę, gdzie możecie jej słuchać, w każdym momencie możecie zastopować, aplikacja zapamiętuje, gdzie zastopowaliście, macie możliwość przyspieszenia. Z tego co wiem, na pewno taką możliwość ma Empik i Legimi. Nie pamiętam jak jest z BookBeat, bo BookBeat miałam tylko przez miesiąc, ale wydaje mi się, że też tam była taka opcja. To jest bardzo ważna opcja dla mnie, która jeżeli aplikacja takiej opcji nie ma, to raczej z niej nie skorzystam, ale większość z tych aplikacji taką opcję ma. Macie oczywiście możliwość przeskakiwania do przodu, do tyłu i stopowania, gdzie tylko wam się podoba i aplikacja o was myśli. Jedną z ważnych rzeczy dla mnie również jest taka opcja, którą te aplikacje w większości mają, opcja uśpienia. Ja bardzo lubię sobie uruchamiać audiobooka przed snem i nie chcąc, żeby ten audiobook tak szedł przez 8 godzin, kiedy będę spała, jak dobrze pójdzie, jest tam taka opcja na przykład uśpienia po kilku minutach. Ja mam na przykład tak, że uruchamiam sobie taką opcję uśpienia po 5-10 minutach, wtedy aplikacja wam się stopuje, wyłącza, a wy możecie spać. Jeżeli chodzi o aplikacje, które są dostępne w Polsce, no to ja miałam taki okres, w którym zastanawiałam się nad wykupem któregoś z abonamentów. W tym momencie korzystam z Legimi. Korzystam z niego w formie abonamentu bibliotecznego. Pamiętajcie, że wiele bibliotek w Polsce
ma właśnie takie abonamenty do aplikacji typu Legimi czy Empik Go, z tego co się orientuję, chyba tylko te dwie są w bibliotekach. Zapisując się do biblioteki, możecie sobie odebrać taki kod, który umożliwia Wam dostęp do biblioteki. I tak jak mówię, ja korzystam z kodu do Legimi, który dostaję co miesiąc i mam wtedy dostęp do takiego abonamentu bibliotecznego. W tym moim kodzie bibliotecznym mam dostęp do e-booków i do audiobooków, dlatego właśnie wybrałam opcję Legimi, ponieważ jest ona dostępna dla mnie za darmo z biblioteki. Zanim wykupicie sobie abonament do jakiejkolwiek z tych aplikacji, które wymieniłam, warto sprawdzić, czy Wasza lokalna, publiczna biblioteka nie ma właśnie takich kodów, z których możecie skorzystać. To jest naprawdę świetna opcja. To też jest takie wsparcie dla bibliotek, prawda? Bo każdy czytelnik jest wsparciem biblioteki, a niestety wiele bibliotek teraz upada albo jest zamykanych. O tym zrobię jakiś filmik w przyszłości, ale jeżeli macie taką bibliotekę w pobliżu, a raczej każdy taką bibliotekę ma, nawet jak Wam się wydaje, że nie macie biblioteki w pobliżu, to na pewno jest gdzieś w pobliżu publiczna biblioteka i wiele z tych publicznych bibliotek ma właśnie kody na przykład do Legimi czy do Empik Go, z których możecie skorzystać, więc warto sobie to sprawdzić, zanim wykupicie abonament. Druga opcja, zanim wykupicie abonament, jest taka, że większość z tych aplikacji możecie przetestować bezpłatnie przez miesiąc albo przez 7 dni, 14 dni. I zanim wykupicie taki abonament do którejkolwiek z aplikacji, radzę Wam sprawdzić sobie, z której tych aplikacji najbardziej chcielibyście skorzystać. Bo jednak może być tak, że wykupicie sobie abonament na miesiąc, a aplikacja Wam nie podejdzie. I na przykład, jeżeli chodzi o BookBeat, to jest aplikacja, która kompletnie mi nie podeszła. Wiem, że teraz ostatnio wielu influencerów miało kody do BookBeat. I ja kiedyś, kilka lat temu, nie wiem, 2 lata temu, skorzystałam z jednego z takich kodów na miesiąc. I tak naprawdę nie znalazłam tam nic dla siebie, bo BookBeat ma dużą bazę audiobooków, ale większość z nich to są, przynajmniej wtedy, te 2 lata temu, to były audiobooki po angielsku, a audiobooki, które chciałam przeczytać, nie były dostępne, więc jakby ta baza mi nie do końca spasowała, też interfejs mi nie odpowiadał, więc cieszę się, że miałam ten miesiąc szansy na to, żeby przetestować BookBeat, bo wiem, że to jest coś nie dla mnie, ale niekoniecznie jest powiedziane, że nie będzie dla Was, więc jest taka opcja, że możecie skorzystać z tych darmowych okresów próbnych i koniecznie to zróbcie, zanim wykupicie abonament do którejkolwiek z tych aplikacji. Więc dla mnie, jeżeli nie miałabym opcji bibliotecznej, to pewnie w grę wchodziłby Empik i Legimi. Osobiście mam wrażenie, że Empik ma troszkę lepszą bazę audiobooków, ale Legimi spełnia swoją rolę i absolutnie mi na razie wystarcza. Chociaż nie ma kilku audiobooków, które bym chciała, ale uważam, że no bez przesady mam dostęp do kilkuset, więc jestem w stanie wybrać coś ciekawego z tej setki, którą mam. I tak, i oczywiście przy wyborze aplikacji, z której będziemy korzystać, bardzo ważna jest cena i wydaje mi się, że to Was bardzo interesuje, więc powiedzmy tak. Ja sobie sprawdziłam te abonamenty i tak, Legimi wychodzi najdrożej, bo kosztuje 44,99 na miesiąc, ale w tej opcji macie nielimitowane e-booki i audiobooki i możecie korzystać na 4 urządzeniach jednocześnie oraz macie taką opcję 10 e-booków na Kindle. Jeżeli tak jak ja jesteście użytkownikami Kindle, to raz w miesiącu możecie sobie na Kindle pobrać 10 e-booków. Wydaje mi się, że to jest opcja fantastyczna. Później mamy Empik Go, który ma 2 opcje. Mamy opcję mini, która kosztuje 19,99 i tam macie limitowaną liczbę audiobooków i e-booków oraz opcję max, która kosztuje 39,99. Szczerze powiedziawszy, nie wyczytałam, na ilu urządzeniach możecie z tego korzystać, na pewno nie na 4, ale no, Empik Go jest bardzo bogaty, jeżeli chodzi o tą właśnie bazę, więc wydaje mi się, że to jest bardzo atrakcyjna opcja. Później mamy BookBeat i on oferuje 3 rodzaje abonamentu: Basic 19,99, Premium 29,99 i Unlimited 39,99. Tak jak możecie zauważyć, opcja Unlimited jest tak sama, kosztuje tyle samo co na Empik Go. I później mamy Audiotekę, która kosztuje 24,90 na miesiąc lub 149,40 na 6 miesięcy i 224,10 groszy na 12 miesięcy i Storytel kosztuje
w opcji Basic to jest 17,45 za miesiąc, tylko że tu macie jakby 10 godzin słuchania audiobooków, i Unlimited 34,90 miesięcznie. Więc tak naprawdę, jeżeli popatrzycie sobie na ceny tych aplikacji, to każda z nich oscyluje w podobnej kwocie, około 40 zł plus minus. Oczywiście w niektórych macie na przykład tylko audiobooki, a w niektórych macie e-booki i audiobooki. Osobiście wolałabym opcję, która daje to i to. Ja jestem takim trochę Januszem finansowym, który jakby chce najwięcej w jak najmniejszej cenie. Więc jakby musielibyście sobie przepatrzyć wszystkie opcje, zobaczyć sobie, czego wy oczekujecie i na tej podstawie zadecydować. I ponieważ ten filmik wydaje mi się, że już jest dość długi, chciałabym poruszyć jeszcze tylko dwie kwestie. Pierwsza to, jakie książki wam polecam do przeczytania. I druga, to zaraz przejdziemy. Wypisałam sobie audiobooki, które przesłuchałam w ostatnich dwóch, trzech, czterech latach i chciałabym wam o nich szybciutko powiedzieć, czy wam polecam, czy nie. Już wspomniałam o tym, że bardzo polecam Harry'ego Pottera. Ja zrobiłam sobie kilka lat temu taki re-reading, przesłuchałam wszystkie Pottery i uważam, że to jest jeden z najlepiej skomponowanych, zrobionych audiobooków. Oczywiście dużą rolę odgrywają tutaj narratorzy, czyli Piotr Franceschi i Zbigniew i Wiktor Zborowski, więc w 100% wam polecam. Udało mi się też przesłuchać Władcę Pierścieni. Ja do Władcy Pierścieni podchodziłam kilka razy, jeżeli ktoś z was czytał Władcę Pierścieni, to pewnie wie, jak trudno jest w sumie przebrnąć przez początek Drużyny Pierścienia, czy tam Bractwa Pierścienia, ponieważ Tolkien bardzo długo rozkręca akcję, ale słuchanie tej książki w formie audiobooka było absolutnie niesamowite, mega przyjemne. To był właśnie jeden z tych audiobooków, gdzie czasami rzucałam wszystko, siadałam i patrzyłam w sufit czy tam w niebo i słuchałam z przyjemnością tego audiobooka. Bardzo podobał mi się audiobook o północy w Czarnobylu. Ja słuchałam tego audiobooka już jakiś czas temu, mniej więcej w okolicy, kiedy wychodził serial Czarnobyl, i to jest jedna z lepszych książek, takich non-fiction w ogóle, jakie słuchałam, jakich czytałam w ostatnich latach, więc bardzo mocno wam go polecam. W ramach projektu Austin przesłuchałam Emmę, Jane Austen, i wydaje mi się, że słuchanie klasyków właśnie w formie audiobooka to jest niesamowicie fajna forma przyswajania sobie tych treści, bo umówmy się, nie dla wszystkich klasyki są zrozumiałe, nie dla wszystkich klasyki są łatwe w przyswojeniu ze względu na ten troszkę archaiczny język, więc wydaje mi się, że właśnie taka forma audiobooka może być bardzo ciekawa. Dwa lata temu przesłuchałam Kirkę, w ubiegłym roku przesłuchałam Pieśń o Achillesie a Madeleine Miller, bardzo fajne audiobooki, polecam tę formę, chociaż mam swoją wersję na półce w formie papierowej, to jednak szybciej słuchało mi się tego w formie audiobooka. Tak samo było z książkami Wi i Schwab, czyli Vicious i Zgromadzenie Cieni. Te dwie książki zalegały na moim TBR-ze od bardzo długiego czasu, a gdy okazało się, że są w formie audiobooka na Legimi, to przesłuchałam je dosłownie w 2-3 dni. Przy Zgromadzeniu Cieni zrobiłam mój szaliczek, więc jestem bardzo z tego zadowolona. Tak samo chciałam sobie przed serialem Cień i Kość, chciałam sobie zrobić taki re-reading Skiwron i Królestwa Kanciarzy i wybrałam właśnie w formie audiobooka, więc też bardzo fajnie wyszło. Ostatnio przesłuchałam też w tej formie Antroposen, Twój i mój świat, o którym wypowiadałam się w moim ostatnim rapapie. I jeszcze patrząc na książki, które czytałam, to muszę wspomnieć o Percy Jacksonie i Bogach Olimpijskich, tom pierwszy. Ja go znalazłam w formie audiobooka, ale to było już lata temu i nie mogę go teraz znaleźć nigdzie, ale pierwszy tom został właśnie nagrany w formie audiobooka. Niestety kolejny nie, ale mam nadzieję, że może się to zmieni, bo audiobook był absolutnie rewelacyjny. Ja pamiętam, że wtedy dojeżdżałam do pracy i po prostu dojeżdżając słuchałam sobie tego audiobooka. I tak samo było w przypadku książki Światło między oceanami, książki, która bardzo mi się nie podobała. I to jest właśnie taki przykład, gdzie audiobook trochę uratował tę książkę w moich oczach. Ta książka totalnie treściowo mi nie podeszła, ale w sposób, w jakim była czytana, a czytała ją Anna Dereszowska, spowodował, że w ogóle tę książkę skończyłam, bo Anna Dereszowska czytała ją rewelacyjnie i sam fakt,
jak przyjemnie mi się tej książki słuchało, mimo tego, że nie lubiłam głównej bohaterki, nie lubiłam treści, spowodowało, że w ogóle tę książkę skończyłam. Więc to też jest taka wersja, że audiobook może spowodować, że prędzej przeczytacie książkę, której byście normalnie nie skończyli. Tak być może byłoby w przypadku Władcy Pierścieni, której bym nie skończyła, albo której bym jeszcze nie przeczytała, gdyby nie to, że audiobook tak bardzo mi się podobał. I przechodzimy do ostatniej kwestii, którą chciałabym poruszyć w tym dyskursie na temat audiobooków, czyli o tym, co jest takim minusem dla mnie, jeżeli chodzi o audiobooki. A największym minusem dla mnie osobiście jest to, że niestety w Polsce nie powstaje tyle audiobooków, ile bym chciała, żeby powstawało. Za granicą jest dość powszechne to, że przy wydawaniu książki powstaje równocześnie audiobook. Tak jest na przykład w Wielkiej Brytanii. Bardzo dużo książek, które zostaje wydawanych w formie papierowej, zostaje też wydanych w formie audiobooka. To jest jakby normalne i to bez względu na to, jaki to jest gatunek i jaka grupa wiekowa, tak się dzieje. W Polsce niestety tak nie jest. Bardzo dużo książek w ogóle nie ma takiej opcji audiobookowej. A jeżeli ją ma, to zazwyczaj są to książki dla dzieci, czyli takie króciutkie opowiastki, bajki, albo kryminały i literatura kobieca. Jeżeli chodzi o inne gatunki, są one bardzo często pomijane. Szczególnie tak dostaje się książkom YA, książkom młodzieżowym. Mam wrażenie, że w ciągu roku powstaje takich audiobooków YA dosłownie kilkanaście na kilkaset książek, które jest wydawanych. I ja nawet zadałam takie pytanie na Instagramie, oznaczając wiele młodzieżowych wydawnictw i kilka do mnie odpisało. I napisali mi, że problemem, jaki tutaj się pojawia, przede wszystkim są koszty, a po drugie małe zainteresowanie młodzieży audiobookami. Ale wydaje mi się, że to nie do końca tak jest. Kilka osób później mi odpisało, że to nie do końca tak jest, bo jeżeli chodzi o koszty, to nie do końca są aż tak duże koszty, które wydawnictwo mogłoby nie ponieść. A druga kwestia to jest to ta niechęć młodzieży do słuchania audiobooków. Osobiście zauważyłam, że jeżeli książka, na przykład lektura szkolna, ma swoją wersję w audiobooków, bardzo dużo osób, młodych osób, lubi po tę wersję właśnie sięgać. Więc wydaje mi się, że gdybyśmy mieli więcej audiobooków, na przykład książek, które są za mną, które tutaj widzicie, w formie audiobooków, to wydaje mi się, że młodzież bardzo chętnie by po to słuchała. Młodzież jest teraz bardzo zagoniona. Dużo czasu spędzają w komunikacji miejskiej, w przemieszczaniu się i wydaje mi się, że gdyby mieli możliwość słuchania książek właśnie w takiej wersji, to bardzo chętnie by po to sięgnęli, więc mam nadzieję, że ta kwestia się zmieni. I to też zależy od Was. Jeżeli ludzie zaczną chętniej sięgnąć po audiobooki, to wydaje mi się, że wydawnictwa też na to zwrócą uwagę i chętniej te audiobooki będą pokazywane. Mam nadzieję, że w tym dość długim filmiku omówiłam ten temat dość dobrze, ale bardzo bym chciała, żebyście zadawali pytania, bo ja chętnie się do nich odniosę. Jako osoba, która chciałaby o tym mówić więcej, bardzo chętnie odpowiedziałabym na Wasze pytania i poruszyła Wasze zagadnienia. Więc jeżeli macie jakiekolwiek pytania, dawajcie je na dole w opisie. Jeżeli słuchaliście jakiegoś super audiobooka, napiszcie mi koniecznie, bo może ja też go przesłucham. Jeżeli podobał Wam się ten filmik, mam nadzieję, że nie był za długi. Dajcie łapkę w górę i zasubskrybujcie ten kanał, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Tymczasem ja idę dalej słuchać audiobooków i szukać nowych audiobooków i mam nadzieję, że kiedyś może zrobimy sobie takie podsumowanie kolejnych audiobooków, które mi się podobały i które Wam polecam. Jeżeli jesteście zainteresowani, no to lajkujcie ten filmik, a ja będę dzięki temu wiedzieć, że ten temat Was interesuje. A tymczasem do zobaczenia, do usłyszenia i pa, pa!